Hej, cześć na wszystkich, bardzo serdecznie, ja jestem Edwin i witam was w kolejnym odcinku z gry Transformers Wojna o Cybertron. W poprzednim odcinku przybyliśmy oddziałem latających autobotów do bazy lotniczej Megatrona, czy działa lotniczego, nie jestem pewien, aby je zniszczyć po to, aby reszta autobotów, które nie są w stanie do walki, mogły spokojnie opuścić Cybertron, który musi zostać uśpiony na miliony lat. Pozbyliśmy się także paru maskali zaraz przed zakończeniem odcinka. Także kontynuujemy walkę. Bez dalszego gadania przechodzimy do akcji. Pomieszczenie kontrolne chłodziwa. Panel sterowania masz przed sobą. Świetnie. Co jest? Detwa. Oczywiście. Po tylu latach jesteś wreszcie. Cześć. Jetfire, o czym on mówi? To długa historia. Megatronie, dosyć już ofiar! Musisz przerwać to szaleństwo! Powinieneś był dołączyć do moich Decepticonów, Jetfire. Z dumą noszę insygnia autobotów w Megatronie. Nie ma nic dumnego w poniżeniu i śmierci. Moje Decepticony do ataku! Wiesz, Megatron, nie żeby coś, ale my to ino wygrywamy! Dobra, to był taki trochę... To był taki stealth mission, ale nieważne. Dobra, życia nie będę brał, bo na razie nie potrzebuję. A się może przydać potem. Gdzieś to wlazł? Aha, dobra, tam są, bo tam jest ścieżka. Myślałem, że to rury jakieś są. Okej. My tu mamy? Cześć. I papa. Gdzie on poleciał? Tak trochę nie w tą Majkę go odrzuciło. Wasza sprawa jest przegrana, autoboty. Nigdy. Będziemy walczyć do samego końca. Easy, spokojnie. Dobiję go czy nie dobiję? Ała! A mnie coś siepło! Pewnie on! Dobra! Aha, brak amunicji, bajecznie! Ładuj szybciej! Tyle bot! Mogłem jeszcze wejść w tryb robota, ale... Znaczy, tryb pojazdu. Ale mniejsza z tym. Chodź tu, chodź tu. Mówię, chodź tu. Już mnie to znudziło. Skończ z nimi. Przynieś mi ich głowę. Brutal. No jasne. On się na mnie sfokusował. Kurde. Aha, no pięknie. Jest jeszcze on. To się może skończyć naprawdę nieciekawie. Jest ich dwóch. Jest ich dwóch. Z tej pozycji mogę całkiem nieźle tego dosiepać, bądź co bądź. Tylko gdyby się odwrócił do niej plecami. Aj! Kurry! Chutwa! Wypierdę tam! To się może źle skończyć. Ha!
Dobra. Pomocy zablokowałem się w ścianie. Można nieźle się zabawić. Teraz ten. I został tylko... Brutal. Myślałem, że był za mną. Tak go nie obiję, co? Ale tak go obiję. Właśnie tak należy kończyć walkę. Szybko! Pozwól się chłodziwa! Alarm. Poziom chłodziwa obniża się. Zapamiętasz to dobrze, Megatronie. Jetfire, ile czasu potrzeba do osiągnięcia wartości krytycznej? Liczy się każdy nanoklik, ale możemy przyspieszyć proces powodując przeciążenie regulatora pulsacyjnego z centrum kontrolnego stacji. To jestem za. Załatwi sprawę. A zatem prowadź! Alarm czerwony. Integralność strukturalna na poziomie 95%. Już wszystko wybucha. Jest dobrze? O to chodziło? Jetfire, miałeś całkowitą rację. Stacja zaczyna się rozpadać. Niewystarczająco szybko. Kiedy dotrzemy do centrum kontrolnego, wtedy dopiero będą zniszczenia. To ślepa uliczka! Nie ma czegoś takiego. Przestawmy na poziomie 90%. A dobra, to na to domowe. Czekaj. Została naruszona. Będę teraz pomocny, tędy. Niekompetentni głupcy! Natychmiast znajdźcie Autoboty! Autoboty spowodowały przeciążenie całego systemu chłodzenia! Jeśli dojdzie do wyłączenia Tryptikona, Megatron nas wypatroszy! Ruchy! Tak jest! On śmiesznie gada. Jesteśmy już prawie na miejscu. Centrum kontrolne jest przed nami. Mi by się bądź co bądź działko przydało. Kurry, snajperzy. Intruzi! Deceptikony, zlikwidować ich! Załatwcie to, Autoboty! Nie zwalniajcie! Nigdy tego nie robię! Ale musiałbym się nawet snajperów pozbyć. By mi nie utrudniali życia. Czerwony. Integralność strukturalna na poziomie 85%. Tam jeszcze jest ten snajper. Oła! Dobrze strzelasz! O kurde! Strzelają rakietami! Tam jest był brutali. Jestem zbyt pierdzielą. Cięło go. Aj! To się może źle skończyć. Ja bym działkiem nie pogardził żadnym, serio. Albo przynajmniej tym wielkim robotem z ciałem. Zajmijmy się najpierw butelami. Bo one są bądź co bądź trudnią najbardziej życie jeszcze. Aj! Okej. Jeden z głowy. Ała! 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 Co? Rzucają granatami! Ła! Get out of here! Życie, 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 życie. Najważniejsza rzecz. I amunicja. Też się przyda. W ogóle wziąłem Sliver Bolta z powodu tarczy, której w ogóle nie używasz. No god damn it. Zim! Dobra, zginął. I teraz tylko fokus na... Ała! Niszczycielu. Leci, leci, nie doleci. Padł. Boję się. Zauważono przeciwnika. O kurde. Rakiety to na strzał ich mają. To mi się podoba. Zawsze cieszy mnie takie znalezisko. Więcej posiłku. Chyba posiłku. Albo zginęli. Nie wiem, nie jestem pewien.
Tylko cześć panowie. Wioska po prostu ich pożera. Decepticońskie szczury. Kurde. Co mnie tak ubiło? Czerwony. Integralność strukturalna na poziomie 80%. Nie te cholerne roboty. Macie za swoje. Dzięki, Jetfire. Leczenie zawsze w cenie. I zawsze na procie. Nie mogę trafić pomocy. Raz padają na strzał, raz nie na strzał. To ja już nie wiem, jak z nimi walczyć, serio. Lęk. O kurde. Zdjęcie za te kostki kundle. Okej, okay, padł. Jestem wdzięczny. A! Jakiś problem? Cześć i papa. Jeszcze coś? God fucking self. Centrum kontrolne jest przed nami. Dobrze, jesteśmy. I co teraz, Jetfire? Musimy spowodować przeciążenie regulatora pulsacyjnego wiązki. Zestrzelmy łączniki na tamtym panelu. Najpierw to ja będę niezmiernie wdzięczny, jak się pozbędę tych Decepticonów na działkę. Zbliża się pojazd Decepticonów. Jeszcze coś? To na pewno nie boli. Okej, padli. I... plazma osiąga poziom krytyczny. A teraz drugi przełącznik. Spoko, już się tym zająłem. Okej. Uwaga! Zbliżają się Decepticony! Powstrzymać ich! Musimy dać plazmie trochę czasu na spowodowanie przeciążenia systemu. Ja się podłączę do działka i będzie bajecznie. No i dobra, i tak to ja mogę walczyć. Panowie. Niebezpieczeństwo. Poziom plazmy 90%. Gdzie podchodzisz? To miałem na myśli. Teraz ci pozwolił podejść, co? No kto? Kurde! Ła, granat! Granaty to nie jest nic fajnego. Zawsze kiedy ty dostajesz tym granatem. Niebezpieczeństwo. Poziom plazmy 100%. Jazda, jazda! Mamy już przeciążenie! Nie ma potrzeby się spieszyć! Lubię likwidować Decepticony! A kto nie lubi? Oznacza śmierć kolejnych autobotów. Trzymajcie się! Zbliża się kolejna fala! Więcej was matka nie miała? Muszę przestać zadawać to pytanie! Niebezpieczeństwo. Poziom plazmy 110%. 110%? Czy może być aż tak wysoko? Gin! Dziękuję. I właśnie o to chodzi! Zaraz nastąpi wybuch! O, cześć! Nie zauważyłem. Ach, pierdzielnie! O to chodziło! Tak to się robi! I porobieni. Co jest? Albo nie? Autoboty, muszę przyznać, że wasza głupota jest zdumiewająca. Wzięliście pod uwagę systemów rezerwowych? Nie? No to szkoda! Decepticony, znajdźcie intruzów i podłączcie się im! No to pięknie! Niepotrzebnie mówiłeś o tym zasilaniu awaryjnym. Autoboty, pełna moc. Musimy znaleźć sposób na dostanie się do wnętrza tego działa. Wysadzimy je od wewnątrz. Zaczynasz gadać do rzeczy, Zipperboard. Jestem za.
wieżyczki. Fuck this shit! Ginie autobocie! No kurde! The fuck! Kurwa mać! Tego się nie spodziewałem. To był błąd, to był chyba błąd. Albo nie. Niech nikt nie zostaje w tyle. Jest jakiś problem? Dobra, zajmijmy się nimi stąd. No i też o mocy wieżyczki. Ta wieżyczka to był błąd, to był błąd, to był błąd, to był błąd, to był błąd. To był cholerny błąd. Możesz ty... kutasiarzu jeden. Pipa! Ciało jest zaraz za tą barykadą. Jak ją ominiemy? Są sposoby. Mogę się tak od razu z dupy podłączyć, czy nie? Nie. Muszę się pozbyć cholernych, maskujących się transformerów. Czy ja już mówiłem, że ja tych robotów nienawidzę? Dobrze, że były tylko trzy, bo jakby było ich więcej, to by mnie coś autentycznie strzeliło. Otwiera się. Ruszamy. Reszta transportowców autobotów wciąż nie wystartowała. Weź na cel planetę. Zniszcz miasto Ajakon. Wedle rozkazu, Lordzie Megatronie. Regulacja celownika. To gada. Rozpoczynam bombardowanie Ajakon. Czy to coś właśnie przemówiło? Tak. Jak najbardziej. I zamierza zniszczyć Ajakon. Autoboty, tam, obwód energetyczny. Mamy nasze wejście, szybko, ruszamy! No przecież cały czas lecimy! Jesteśmy w środku działa. Postaramy się unieruchomić je jak najszybciej. A w jaki dokładnie sposób zamierzamy to zrobić? Musi mieć jakiś słaby punkt. Coś wymyślimy. To brzmiało jak śmiech. Czy to był śmiech? Tak, to był śmiech. Nieźle tu opływamy. Zrób coś z tym działem. Pośpieszcie się. Z każdym strzałem giną kolejne autoboty. Nie powstrzymacie mnie, małe autoboty. Jestem Trypticon. Trypticon to śmierć. Wasza śmierć. Jakie to było poetyczne. Hurry. Ciało to Transformer. Żyję, aby służyć Megatronowi i zniszczyć autoboty. Celuj w ogniwa paliwowe skoro. Może zdążę go zabić, zanim on zabije mnie. Można jeszcze się zabawić. Dobra. Kurde! Miałem nadzieję, że zdążę. Panie, stąd zaczynam... Staramy się unieruchomić je jak najszybciej. No nie. A w jaki dokładnie sposób zamierzamy to zrobić? Musi mieć jakiś słaby punkt. Po prostu leć. Dobra, zrobimy to inaczej. To brzmiało jak śmiech. Czy to był śmiech? Silverbolt, nieźle tu opytamy. Zrób coś z tym działem. Pośpieszcie się. Z każdym strzałem giną kolejne autoboty. Dobra. Wstrzymacie mnie, małe autoboty. Jestem. To teraz tak. Myślę, że szybciej padnie. To ciało to Transformer. Żyję, aby służyć Megatronowi. Po kolei, najpierw się zajmiemy tym czołgiem. Zniszczyć autoboty. Celuj w ogniwa paliwowe z tyłu niszczyciela. Tak, tak, tak. Ała! Fak, 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 fak. Kurde, nie mogę go trafić.
Nienawidzę robotów, serio. Jeszcze coś? Dobra. Zajmijmy się tym. Można nieźle się zarać. No to. Czeka nas krótki spacerek. Ciekawe, czy sam mogę go załatwić. Nie, stąd nie. Nie da rady. Ale stąd już bym mógł. Dobra, jest jeszcze sporo czasu, zanim zniszczy całe miasto. Umrzesz? Dziękuję. Proszę, proszę, Autoboty. Znajdzie cię tu tylko zniszczenie. Nie, zaczęło się. Dobry pomysł. Uwaga, nie dajmy się zgnieść. Optimus Prime, namierz go. Tak jest, Lordzie Megatronie. Jazda. Współrzędne cele. Słyszałeś? Jedno bezpośrednie trafienie i będzie po Optimusie. Szybko! Czekaj chwilę. Przecież się śpieszę. To transporter, tak? No i co z tego? Jeśli go zniszczymy, nie będzie mógł funkcjonować. Powróci do domyślnej postaci. Nawet nie wiemy, jaka ona jest. Może i nie, ale nic nie może być gorsze od tego działa. Świetny pomysł, Erlej. Lordzie Megatronie, Optimus Prime, zresztą namierzony, ładuje broń. Jest! Strzelaj! Zniszczy dwie rzeczki! Dobra, wejdę chyba w ten tryb broni. Wydaje mi się, że taki będzie najbardziej optymalny. Aj! Długo to się przeładowywuje? Dobra, jeszcze jedna wieżyczka. Perfekcyjnie. Wypierdzielam. Derp. Nie mów po przed skokiem. On leci w kierunku planety. Celuj w jego silniki odrzutowe. Jeszcze z nim nie skończyliśmy. Się robi. Poczujcie, jak piecze mój laser. Łap. I jedzie spokojnie, bez paniki, będzie dobrze. Czy damy radę? Nie wiem. Przecież strzelam! Szczelą! Nie mów mi, jak mam żyć! Wiem, co robię! Łyp. Uważaj na rakiety! Masa rakiet! To nic dobrego! Laser to też nie jest zbyt ciekawa sprawa. Drugą mańkę! Z każdą chwilą zbliżam się coraz bardziej do tego, Cybertronu. Fajnie to wygląda, że tak się planeta coraz bardziej zbliża. Bardzo mi się to podoba. Od zawsze to lubiłem. O, panie. Oj. I poleciał! Autoboty, odsunąć się! Niech resztę zrobi grawitacja! Jak pierdolnie, to zabije! Optimusie, Trypticon spada z orbity! Obserwujemy go, Silver Bolt.
Zajmiemy się nim. I tak oto zaczynamy ostatnią część. Jeden przetrwa. Potężny Decepticon... Potężny Decepticon, Trypticon spadł na powierzchnię Cybertronu, ale nie został jeszcze pokonany. Walka wciąż trwa. Ktoś przetrwa. Ktoś zginie. Wybór punktu kontrolnego. Zagrożenie. Bieram Optimusa. Ciało orbitalne jest unieruchomione, ale okazuje się, że jest to dziki mechaniczny potwór nazywany Trypticonem. Niczym meteor leci on w kierunku powierzchni planety, żądny zemsty na Autobotach. Brzmi groźnie. Patrz, tam jest! A rypnął. Srogo. Silnik już pracuje. Mówi Optimus. Zlokalizowaliśmy miejsce katastrofy. Ruszamy w tamtym kierunku. Na wszelki wypadek pozostańcie w gotowości. Przyjąłem. Zmierzamy w twoją stronę, ale dodajcie, zajmie nam jeszcze trochę czasu. Myślisz, że ten wielki słon mógł przetrwać upadek z orbity? Trypticon jest wytrzymały. Jeśli wciąż funkcjonuje, twoja broń nie przebije jego pancerza. Lepiej wziąć na cel jego systemy uzbrojenia. Dzięki za radę, Silverbolt. Będziemy uważać. Ej! Co? Czy to jest ogon? Silverbolt, zlokalizowaliśmy Trypticona. Już przesyłam współrzędne. Myśleliście, że możecie mnie zniszczyć? Mnie! Myśleliście, że możecie zniszczyć Trypticona? On się z nas naśmiewa! Ran! I w Godzilla! Śmierć jest nieuchronna! Ale to też wygląda jak Godzilla. Jego pancerz jest zbyt mocny! On nie może być niezwyciężony! Au! Coś nam umyka! Kurde! Chyba jego działka naramienne przegrzewają się! Jeśli uda się spowodować przeciążenie, to może je zniszczyć! Ironhide ma rację. Musimy tylko wymyślić, jak spowodować przeciążenie. Aj! Fucking damn it. Aj, kurii! No za mocno napierdziela. Myśleliście, że możecie mnie zniszczyć? Mnie! Myśleliście, że możecie zniszczyć Trypticona? Shut the fuck your mouth. Co myślisz, że głosny? Co się? Zaczęły poskakiwać w powietrzu. No kurwa. Tak też szedł. Dobra. Przestaje stać w miejscu. Trafi się! Porzuć wszelkie nadzieje, robaku! Śmierć jest... Bumblebee! Słyszałeś, co mówił Silverbolt? Jego pancerz jest zbyt mocny. On nie może być niezwyciężony. Aj! Coś nam umyka! Spójrz! Chyba jego działka naramienne przegrzewają się. Jeśli uda się spowodować przeciążenie, to może je zniszczyć. Ironhide ma rację. Musimy tylko wymyślić, jak spowodować przeciążenie. Na przykład tak. Kurde! Oh, fuck this! Tak się ino nie da. Myśleliście, Myśleliście, że możecie zniszczyć Trypticona. Tak. Załóżmy. On
się z nas naśmiewa! Zamknij się! Nie hejtuj! Śmierć jest nieuchronna. Słyszałeś, co mówił Silver Bolt? Jego pancerz jest zbyt mocny. On nie może być niezwyciężony. Coś nam umyka. No, mi definitywnie unika na przykład, nie wiem, jakaś tarcza. Jeśli uda się spowodować przeciążenie, to może je zniszczyć. Ironhide ma rację. Musimy tylko wymyślić, jak spowodować przeciążenie. Rakiety za bardzo trafiają. W ogóle stąd strzelać? Kurde! Zaraz się zdenerwuję. Kurde! Myśleliście, że możecie zniszczyć tryb Tikona? Sam jesteś żałosny. Porzuć wszelkie nadzieje. No kurwa! Śmierć jest nieuchronna. Słyszałeś, co mówił Silver Bolt? Jego pancerz jest zbyt mocny. On nie może być niezwyciężony. Coś nam umyka. Spójrz! Chyba jego działka na ramię. Mam nadzieję, że na tym odcinku spodobał mi się, widzimy już wkrótce, do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się, cześć!